Witam Państwa. W ramach projektu Kultury w sieci, dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury, realizując zadanie Kultura na ekranie, chciałabym Państwa dzisiaj zaprosić na rozmowę z Kasią Bulicz-Kasprzak, autorką 13 książek obyczajowych, w których, jak sama mówi, lubi podejmować tematy dotyczące kobiet. Pozwolą Państwo, że będziemy z Kasią mówić sobie po imieniu. Znamy się bardzo już długo, parę lat. Kasia była naszym gościem tutaj w bibliotece. Powiem, że bardzo chętnie przyjeżdża Kasia do nas do biblioteki, ponieważ Lubań dla niej jest szczególnym miastem. A dlaczego? To już opowie sama Kasia. Witam Cię, Kasiu. Dzień dobry, Ulo. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło w ten sposób nawet łączyć się z czytelnikami, z osobami z Lubania, tak, bo to jest szczególne dla mnie miejsce. Ja się urodziłam w Lubaniu, wychowałam w Lubaniu i mentalnie ciągle jeszcze tkwię w Lubaniu. Także w zasadzie jakaś część mnie nigdy się stamtąd nie wyprowadziła. A możesz właśnie opowiedzieć, do jakiej szkoły chodziłaś, bo to będzie ważne później w dalszym naszym wywiadzie. Tak, chodziłam do szkoły podstawowej numer 5. Bardzo przyjemnie wspominam i samą szkołę, i w ogóle atmosferę Lubania z tamtych czasów. Potem chodziłam do liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza, które wtedy znajdowało się jeszcze w tym starym budynku i miało taki niesamowity, wspaniały klimat. I w ogóle takie, czułam się taka twórcza w tym miejscu, a jakoś tak bardzo pozytywnie na mnie wpływało. Potem wyjechałam z Lubania na studia do Wrocławia i w zasadzie to był taki moment, kiedy moje relacje z Lubaniem się skończyły. A to z tego względu, że mój tato przeszedł na emeryturę i rodzice przenieśli się na roztocze tam w swoje rodzinne strony. To było związane z takimi sytuacjami choroby ich rodziców, to się przeciągało. No i jakoś tak w zasadzie tam osiedli i zostali już na tej emeryturze. A to też jest dobrze, bo to jakoś tak, to jest takie bardzo zabójszczyzna. Jest takim szczególnym wakacyjnym dla mnie miejscem. Ja tam bardzo lubię wypoczywać, podróżować, poznawać. W ogóle takie bardzo, bardzo fajne miejsce. No ale na Dolny Śląsk, ile się da, to przyjeżdżam. Taki mieliśmy plan z synem, że w tym roku połowę wakacji spędzimy na Dolnym Śląsku i będziemy podróżować, no ale plany zostały pokrzyżowane. Natomiast no, do Lubania mam olbrzymi sentyment i za każdym razem, jak biblioteka zaprasza, to ja bardzo chętnie przyjeżdżam, nawet jak się da, to się, że tak powiem, wpraszam, żeby się z Wami spotkać. To my chętnie gościmy, ale mówiłaś mi kiedyś właśnie, że w szkole już ktoś zapoczątkował Twoją taką, nie wiem, zainteresowanie literaturą, pisaniem. Tak, ja bardzo ciepło wspominam panie bibliotekarki ze szkoły podstawowej. To były urocze, cudowne pani i one miały taki bardzo fajny wpływ na to czytelnictwo, tak? Ja pamiętam, że one widziały, kto czyta, czym się interesuje, trzymały dla nas te książki, żeby wiedziały, że skończyły 3 kostki cukru, pamiętam, to była taka bardzo chodliwa książka i tam pamiętam, że panie, a Kasia, ktoś tam przyniósł, to ty przyjdź do biblioteki, to ty pożyczysz, to ci się spodoba. I to było takie miłe i one faktycznie gdzieś tam wyczuwały te zainteresowania literackie i bardzo dużo tych książek, które potem z jakimś sentymentem wspominam z dzieciństwa, to właśnie były dzięki paniom bibliotekarkom z piątki. A później miałam niezwykłe szczęście trafić na pana Jerzego Zielińskiego, który w szkole podstawowej jakoś tak pchał mnie do tego pisania. Był takim bardzo fajnym nauczycielem. Mnie zawsze było szkoda, że odszedł w politykę, ale jakoś się tam realizuje, więc myślę, że to dla niego jest przyjemne. Natomiast no, miał wyczucie i potrafił zachęcić do pisania. I pamiętam, że jakieś takie pierwsze opowiadania powstały właśnie pod okiem pana Zielińskiego. No później odszedł, zmienili się nauczyciele i jakoś tak mniej z tym pisaniem się związałam. Potem w ogóle przyszła wielka miłość do biologii. No i polonistyka wróciła gdzieś tam w okolicach 2000 roku dopiero. Luba nie tylko w Twoich wspomnieniach, ale występuje też w
swoich książkach. Tak. Meandry miłości, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale jest zadedykowany mieszkańcom Lubania. Mieszkańcy bardzo się cieszą i może w ich imieniu bardzo Ci dziękuję za taki miły prezent dla naszego miasta. Książka jest niesamowita. Polecam Państwu, bo ja ją sobie nazwałam, jeżeli mogę tak powiedzieć, swoje doznania. Polską przeminęło z wiatrem. Takie mam takie skojarzenia i Kasiu, czytelnicy czekają na dalsze losy. Nie wiem, czy masz w swoich planach, ale po przeczytaniu tej książki nie ma czytelniczki, żeby nie powiedziała, a nie ma dalszej części, także może taka niewielka sugestia. Co mam dalej robić? Tak, ale... To znaczy, ja mam w założeniu, gdzieś tam od początku było napisanie czegoś związanego z meandrami miłości. Natomiast generalnie nie będą to dalsze losy Heleny, tylko innych bohaterów z tej książki. Wydaje mi się, że tam kilka postaci miało taki bardzo fajny potencjał, który chciałabym wykorzystać. Natomiast no to jest tak, że trochę cały czas ten temat spada, jeśli chodzi o jego ważność, bo pojawiają się inne. Ja bardzo często słyszę od czytelników właśnie pytania o ciąg dalszy. Nie tylko jeśli chodzi o meandry, ale z meandrami to jest troszeczkę tak, że ja tak, gdzieś tam to moje zafascynowanie i Orzeszkową, i Przeminęło z wiatrem, takimi książkami, które, powieściami, które podejmują temat dojrzewania kobiety. I tutaj chciałam prześledzić ten proces właśnie tego, jak Helena dojrzewa do miłości, takiej prawdziwej, takiej na całe życie, nie takiej, która gdzieś tam jest takim pierwszym zauroczeniem, nawet dosyć silnym, ale takiej miłości, z którą faktycznie można przejść przez życie. I to jest właśnie o tym książka i ja też ją bardzo lubię. Może by tylko wspomnieć, że to jest tak nietypowa twoja książka też, bo mówiłaś kiedyś, czytałam nawet w wywiadzie którymś twoim, że chciałabyś, żeby każda książka była inna. I no i ja śledzę twoją twórczość i stwierdzam, że każda jest inna, bo niby to jest obyczajowa, ale tu mamy plus historię, tak? Bo to jest szlachcianka, na dworze polskim, no piękna, naprawdę polecam wszystkim, ale wracając do naszego miasta, to jeszcze musimy powiedzieć, bo przecież w książkach też innych możemy odnaleźć miasto, tak. Nasze miasto, tak? Tak, bo ja trzymam się tego, co jest pierwszym zdaniem we wszystkich poradnikach pisarskich. Pisz o tym, co dobrze znasz. Pisz o miejscach, które znasz i kochasz. Pisz o relacjach, które rozumiesz. Tak, nie porywaj się na coś, co jest dla ciebie odległe, bo to będzie też odległe dla czytelnika. Ponieważ ja Lubań znam bardzo dobrze. Pamiętam, jak jedna z moich koleżanek z Lubania, studiowałyśmy razem polonistykę i ona wtedy powiedziała, że w Lubaniu nie można było robić nic innego, tylko spacerować. I to w zasadzie tak było, że myśmy bardzo dużo włóczyli się po mieście, poznając wszelkie jego zakamarki. Mi się wydaje, że nie ma w Lubaniu ulicy, miejsca, domu, w którym ja nie byłaby. Choć przez chwilę, tak? Jak zamykam oczy, ciągle widzę te miejsca. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że trochę się zmieniło, ale ciągle jakby pamiętam tą tkankę miasta i bardzo łatwo mi się w wyobraźni po niej poruszać. Na przykład z Sulejkiem, w którym mieszkam już pewnie tyle, co w Lubaniu mieszkałam, mam ten problem, że są miejsca, których ja nie znam, są ulice, na których nie byłam. Mimo, że my dużo chodzimy, jeździmy na rowerach, on jest jakiś taki inny i jakby gdzieś mam już utarte też swoje szlaki, po których się poruszam, ale nie ma tak, żebym to miała takie poczucie, że znam bardzo dobrze to miasto, że wszędzie byłam. Natomiast w Lubaniu właśnie tak jest, że mam głęboko zakorzenione poczucie, że znam bardzo dobrze miasto i okolice. I dlatego łatwo mi je przekładać i wykorzystywać w powieści. No i właśnie tak zaczęło się od Nie licząc kota i tak czułam, że potrzebuję jakiegoś właśnie małego miasta na Dolnym Śląsku, bo to znam.
Więc wykorzystałam Lubań, troszeczkę tam pozmieniałam, żeby mi pasowało do fabuły, bo ja jestem wyznawczynią tego, co mówi Einstein, że wyobraźnia jest pierwsza przed wiedzą. W związku z tym nie dopasowywałam fabuły do miejsc, tylko miejsca troszeczkę do fabuły, więc trochę tam to miasto pozmieniałam, ale ci, którzy znają Lubań dobrze, wiedzą tak. Nawet pamiętam, że na spotkaniu autorskim ktoś idealnie wskazał to miejsce, w którym Joasia odziedziczyła mieszkanie. Także czytelnicy lubańscy dobrze rozpoznają. Tak, w tym w domu na skraju również. Tak, tak. To jest trylogia taka. Kasiu, mam tylko pierwszy tom, mogę pokazać. Ja mam pozostałe. Reszta jest w wypożyczeniu. Tak. Niestety nie. Bardzo mają. Dom na skraju, a ja mam uzasadnione wątpliwości. I... Nie widać, tak. O, o tak. Szlachetne pobudki, uzasadnione wątpliwości, dwa kolejne tomy. To miasteczko tutaj na dole, tak właśnie. To jest literacki Rubin. Tak, a tak naprawdę jest to Lubań. Tak, i to jest trylogia jedyna, prawda? Bo wszystkie. Na razie jedyna. Jedyna jest trylogia, także zachęcam bardzo do przeczytania tej trylogii. I teraz może powróćmy do pierwszej twojej książki, bo w ogóle cała historia zaczęła się od pierwszej książki. Oczywiście jej nie mam, bo jest w wypożyczeniu. Tak, bo, a ja mam. Nie widać. Bo się odbija jakoś światło. O, teraz lepiej, tak. Nie licząc kota, czyli kolejna historia miłosna. Impulsem do napisania tej pierwszej powieści była informacja o konkursie, o ile pamiętam, organizowany tak, przez zgadza się. Naszą księgarnię. Konkurs ten wygrałaś. Tak. Uch, miło. Dlatego, było to może bardzo miłe uczucie. Nasza księgarnia, to było, mój syn był mały i ja mu kupowałam bardzo dużo książek, w związku z tym nasza księgarnia jako jedno z najlepszych wydawnictw dla dzieci była wtedy na szczycie naszej listy i praktycznie co jakiś czas robiliśmy tam zakupy, sprawdzaliśmy nowości. No i w związku z tym pewnego dnia dostałam wiadomość z newslettera, że organizują konkurs, bo w pewien sposób nasza księgarnia wtedy rozszerzała swoją działalność również o książki dla dorosłych. No i tak trochę chciałam, trochę się bałam, wiadomo. Natomiast mąż bardzo naciskał na to, żebym spróbowała. I no tak bardzo miło, tak zachęcał, podpowiadał, naciskał, zachęcał, tak kółko. W końcu pojechaliśmy do mojej mamy i mąż w zasadzie tak tym tekstem do mamo, Kasia przyjechała tu pisać książkę na konkurs. Także żeby tam pisała. No i mama bardzo mnie wsparła, bo w zasadzie zamknęła mnie w pokoju i donosiła tylko herbaty. Miałam idealne warunki do pracy. Wstała ta książka, napisałam ją na konkurs. W zasadzie to był taki, to troszeczkę tak jak z lawiną, że jak już jeden kamień poleci, to lecą pozostałe. Jak tylko skończyłam kota, to zaczęłam myśleć, co by tu pisać dalej. I wtedy, no nie wiem, 2-3 tygodnie po skończeniu zaczęłam pisać na lekkie zapomnienia. No, później w listopadzie zadzwoniła do mnie nasza księgarnia, poinformowali mnie, że wygrałam ten konkurs. Ja nie wiem, kiedy będzie emitowana nasza rozmowa, ale jesteśmy w przededniu dzisiaj, czyli 18 września, w przededniu mojej premiery, czyli nie licząc kota, jest już od 8 lat z przygodnikami, ja to debiutowałam 19 września. W ogóle chyba jak się pierwszy raz spotkałeś, to jest właśnie dla mnie miłe. Autorką chyba na swoim dorobku miałaś chyba 4 książki. Powiedz mi jeszcze tak, bo właśnie książka pierwsza wyszła, takim impulsem, jak mówiłam, był konkurs, ale z twoim bieganiem też była fajna historia. Dlaczego biegałaś, zaczęłaś biegać? To jest bardzo ciekawe, mogłabyś powiedzieć, bo muszę powiedzieć, tak, że Kasia jest taką wytrawną biegaczką. Maratony dla niej to jest po prostu do pokonania każdy maraton, tak, Kasiu?
Każdy dystans, ja myślę, że to jest troszeczkę tak w głowie, żeby się nie bać też przede wszystkim. Natomiast tak, z maratonem to jest śmieszna historia, dlatego że mój synek wtedy był mały i on sobie zrobił taki papierowy medal i gdzieś tam się bawił, to też wyścigi, jakieś konkurencje, tam samochodziki bez przerwy zdobywały ten medal i on się w końcu zniszczył. I Igor mówił, że potrzebuje prawdziwego, bo każdy papierowy się zniszczy. Ja jako dobra matka postanowiłam mu ten medal zorganizować. Wiedziałam, że trzeba w biegu na jakimś udział. I wtedy przeczytałam informację, że jest maraton warszawski. Jakoś tak zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, co to jest 42 km do przebiegnięcia. Wydawało mi się, że ale czasu było dużo, dam radę. Zapisałam się, przebiegłam. To jak byłam zmęczona, to tego się nie dało powiedzieć. Ja jestem pisarzem, ale brakuje mi słów, żeby powiedzieć, jak byłam zmęczona. Natomiast no, byłam też bardzo szczęśliwa i zdałam sobie sprawę z tego, że bieganie to jest to, co ja lubię. Chociaż jest to zawsze wolne bieganie, nie jestem demonem szybkości, jeśli chodzi o bieganie. Bo na przykład z pisaniem to jest inaczej, czasami faktycznie krótkie terminy i szybko piszę. Natomiast z bieganiem nie, biegam tak powoli, rozsądnie, ale bardzo lubię i to jest taki, gdzieś tam ten mój dzień ma taki rytm, w którym jest czas na pisanie i właśnie czas zawsze na bieganie. Staram się znajdować, jeśli się udaje, to biegam codziennie. No i oczywiście zdobyłaś ten medal, teraz syn chyba ma... Tak, zdobyłam medal. Następną książkę, jaką byśmy sobie omówiły, to taką Inna bajka. Jest to książka bardzo emocjonalna. Powiem, że panie pod... To jest związana z Lubaniem troszeczkę, bo bohaterka pochodzi z Lubania. Tak, 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 właśnie. Ale chodzi mi o to, Kasiu, czy ty opisujesz tu własne doświadczenia? Tak, ja opisuję własne doświadczenia ciążowe, więc cała moja ciąża to tam jest. Czyli to jest taka książka terapeutyczna, tak? Mówi się, że czasami z pewnymi doświadczeniami trzeba się rozstać właśnie opisując je. Ja miałam o ciąży chyba takie troszkę idealistyczne wyobrażenie. Mi się wydawało, że to jest najpiękniejszy okres w życiu kobiety, natomiast było strasznie. I przez całe 9 miesięcy wymiotowałam. Więc w zasadzie nie mogłam zrobić zakupów, bo stoisko mięsne już przed sklepem czułam i powodowało to strasznie nieprzyjemne samopoczucie. Byłam zmęczona, byłam puchnięta, tak naprawdę... Jeszcze mój syn zwlekał z wyjściem na świat, więc to było takie męczące. Tak, chciałam już, żeby nastąpił ten moment, kiedy będziemy osobno, a on nie i nie. Ja się chciałam pozbyć jakoś tych doświadczeń. Sięgnęłam właśnie po formę taką literacką. Tylko jest troszeczkę inspirowana życiem, ponieważ moja daleka kuzynka ukrywała swoją ciążę przez jakiś czas, także myśmy się dowiedzieli, kiedy jej ciąża, znaczy rodzina się dowiedziała, kiedy jej ciąża już była bardzo zaawansowana. I stąd pomyślałam sobie, że to taki dobry motyw, a to też pokazuje w pewien sposób moje doświadczenie, takie myślenie, tak, o tym, że bez względu na to, jak patrzymy, to dzieci zawsze są szczęściem i ciąża jest nawet taka najgorsza, jest jednak pięknym czasem w życiu kobiety. Natomiast nie zawsze wygląda tak, jak może by się to sobie wyobrażało. Bo właśnie w tej książce są opisane twoje doświadczenia, ale skąd bierzesz inspiracje na tematy swoich książek? Czy to właśnie jest takie typowo z życia, czy jakie tematy ciebie interesują? Skąd one się biorą w twoich książkach? To jest najróżniej. Natomiast jakby nie mam nigdy problemu ze zdobyciem inspiracji, ze znalezieniem inspiracji, bo no, pomysły leżą na ulicy. Tak? Siadam do SKM-ki, słyszę rozmowę dwóch pań i już wiem, że z tego da się pociągnąć jakiś fajny temat. To są też w jakiś sposób moje doświadczenia, no bo Joasia i nie licząc Kota,
bo to jest gdzieś tam moja myśl, co by było, gdybym ja po latach w jakiś sposób wróciła do rodzinnego miasteczka i jakie byłyby moje wrażenia. Tak, inna bajka, no to ciąża. No spadek to też jest historia taka gdzieś tam inspirowana właśnie poszukiwaniem korzeni, znajdowaniem bliskich osób i relacji. Pójdę do jedynej, no to też chciałabym, żebyśmy może za chwilę porozmawiały więcej o tej książce, ale no to też jest gdzieś historia z życia. To, nad czym teraz pracuję, to absolutnie jest samo życie. Ale inspiracje są wszędzie, tylko to jest ten, kwestia tego, że pomysł jest wtedy dobry, kiedy da się na nim oprzeć całą historię. Nie każdy pomysł, który jest rewelacyjny, wydawałoby się, stanowi kanwę do opowiedzenia w historii, która jest dłuższa niż, nie wiem, 3 czy 4 strony. Bo czasami tak jest. Bardzo często mi się zdarza, że ktoś przychodzi do mnie, o, pani jest pisarką, to ja pani opowiem moje życie, to jest świetna sprawa i opowiada mi coś. Ja mówię, że no super, tak, to jest rewelacyjne życie, ale to nie jest fabuła. Z tego trzeba, nie ma jakichś takich momentów, na których można by było zahaczyć fajną opowieść, ciekawą dla czytelnika, tak. Nie ma jakiejś głębi, nie ma konfliktu, nie ma jakiegoś problemu, który by tak angażował emocjonalnie osobę, która czyta. Mówię, czasami są takie historie i... Ale Kasiu, powiedz mi, czy co jest trudniejsze, stworzenie historii czy postaci? Bo postać też dobrze opisać ją, to wydaje mi się, że to też jest takie trudne. Czy historia czy postać? To jest trudne. Ja generalnie jestem zwolenniczką historii, które są proste. Natomiast staram się wejść głębiej w bohaterów. Czasami, jak to ujęła moja koleżanka Karolina Szeptykowska, ci bohaterowie sami przychodzą. I to jest taki najfajniejszy moment dla autora, kiedy wymyślamy imię, wymyślamy nazwisko, wiek i nagle widzimy tą postać. I ona już jest ukształtowana, ma charakter, swoje zdanie, działa w historii. Ja wielokrotnie odwołuję się do postaci Mateusza z tej trylogii Po sąsiedzku. Ponieważ Mateusz pojawia się w domu na skraju, w zasadzie nie widać gdzieś w ostatnich rozdziałach, na samym końcu. Jego zadanie to było przyjechać, pokazać się, odbyć jedną rozmowę z bliskimi i wyjechać. Miał być absolutnie epizodyczną postacią, natomiast on został i to takie niesamowite, on wpłynął na losy innych bohaterów. Także, no ja nie będę tutaj zdradzać, bo może tak, wszyscy czytali, ale zmienił w ogóle linię życia pary bohaterów i ja w zasadzie nie mogłam z tym nic zrobić, ale on taki, on już był, tak, on przyszedł gotowy, jak ja go zobaczyłam, jak zaczęłam go opisywać, to wiedziałam, że ja tej postaci się już nie pozbędę. I to jest takie najfajniejsze, najprzyjemniejsze, kiedy oni mają swoje, są tacy z krwi i kości. Ale nie ze wszystkimi tak jest. Czasami trzeba się nagimnastykować, trzeba tak mocno wejść w buty w tej postaci. Trzeba zrozumieć i motywację, sięgnąć gdzieś tam w zasadzie nawet do dzieciństwa, żeby tą postać stworzyć, żeby ona była wiarygodna. Bo to jest trudne, dlatego że i fabuła w powieści, i postaci w powieści muszą funkcjonować i działać logicznie. Prawdziwe życie polega na tym, że my jesteśmy nielogiczni. Podejmujemy bezsensowne decyzje, marnotrawimy swój czas na różne rzeczy, które nie mają sensu. Wydarzają nam się najprzeróżniejsze przygody, tak, mimo że wychodzimy o czasie na pociąg, pociąg nam ucieka. Mamy stłuczki, wypadki, spotykamy ludzi, których w zasadzie nie powinniśmy spotkać zupełnie przypadkowo na ulicach. Także takim prawdziwym życiem i losem rządzi przypadek, natomiast przypadek nie rządzi książkę. Książka wszystko musi mieć logiczne, tak logiczne połączenie. I jeżeli postać jest osobą złą, to ona od początku do końca musi być zła. Ona nie może sobie pozwolić na spontaniczne, przyjazne gesty. Ona taka musi być. Tego czytelnik wymaga. Tak? My chcemy logicznego działania w powieści.
Więc właśnie przepisywanie życia na powieść jest trudne i tworzenie postaci, które tak będą absolutnie się zgadzały pod wszelkimi względami, też jest trudne. Czy bierzesz postaci też na przykład wzory ze swoich znajomych, z rodziny, czy raczej wymyślasz? Nie, nie biorę. Wbrew temu, co mówi moja mama. Mamo, pozdrawiam. Nie jest tak, że biorę postaci z życia. Ja wiem, że osoby, które mnie znają, właśnie moja mama na przykład bardzo często, odszukują się tam jakieś swoje cechy, ale to też jest tak, że no nie ma nieograniczonej ilości charakteru czy cech, tak? Są ludzie skąpi, są ludzie złośliwi, są ludzie uparci, są ludzie weseli, są ludzie mili, empatyczni i jakby ileś tam tych cech każdy z nas posiada. One u jednych są bardziej widoczne, u innych mniej. Natomiast no, to, że ktoś się odnajduje w tej postaci, to jest absolutnie przypadkowe i jeżeli mamy tę informację czasami w książkach czy filmach, że jest to historia wymyślona i wszelkie podobieństwo jest przypadkowe, to tak się dzieje w przypadku moich książek. Wszelkie podobieństwo jest zupełnie przypadkowe. Natomiast oczywiście do pewnego momentu, dlatego że książka, nad którą teraz pracuję, to Urchyle Rąbka Tajemnica, ale dużo mi mówić nie wolno na razie jeszcze, jest bardzo mocno wzięta z życia. Tam jest prawdziwe miejsce, prawdziwi ludzie, prawdziwa historia. No i te postaci są, znaczy jeszcze nie są, bo część z nich jest takich, których nie znałam, ale wkrótce pojawią się tam postaci, które są osobami, które znałam i opisuję je takimi, jak nie pamiętam. A czy jakiś autor zainspirował ciebie jakimś, poszłaś nurtem właśnie czytając inne książki, innych autorów? Na pewno często jest tak, że no, to, co przeżywamy, to, co czytamy, to, z kim się spotykamy, z kim rozmawiamy, wszystko gdzieś tam jest w nas, tak? My to przez całe życie zbieramy w sobie i do tego potem pisząc w naturalny sposób sięgamy. Taką mocną inspiracją, którą czuć, to jest Nalewce zapomnienia, Błękitny zamek Lucy Mount Montgomery. Ja się nie odcinam absolutnie od tego czytelniczki, czasami dostrzegają to podobieństwo. Ja pamiętam, że wszystkie moje koleżanki czytały i były zachwycone tą powieścią, natomiast ja nie, mnie się ona nie podobała, bo uważałam, że ona jest właśnie niewiarygodna jakoś tak w tym wszystkim do końca i postanowiłam napisać ją na nowo po swojemu, tak żeby było dobrze. Jak to wyszło, no to już do ocenienia przez czytelniczki. Nie, jakby nie pretenduję tak do jakiejś rywalizacji z Luciną Montgomery. Zwłaszcza, że niedawno czytałam Błękitny zamek w nowym tłumaczeniu, nie z obciętej wersji, takiej nieocenzurowanej i to jest zupełnie inna książka. Ja pamiętam takie wydanie niemal broszurowe. Ale mówię, to jest taka mocna inspiracja. Ja chciałam napisać tę historię po swojemu i to się stało w Nalewce zapomnienia. Natomiast jest też książka... Zapomnienia może pokażmy. O, super, właśnie. Książkę, o której Kasia mówi właśnie. Tak, i taka jest bajkowa, jest taka roztoczańska, tak ja tam... Też opisuję to, tą Zamojszczyznę, którą bardzo kocham i która też jakoś tak na równi z Lubaniem często się pojawia w moich książkach. A teraz to już w ogóle będzie grała główną rolę. Kasiu, a pójdę do jedynej. Czy ta tak. książka też, wpływ twojego życia na tą książkę tutaj możemy zauważyć? Czy to tak, jest w ogóle tak, to jest, historia wymyślona? Historia jest wymyślona, natomiast to jest tak pół na pół, dlatego że bohaterowie są wymyśleni, natomiast wszelkie sytuacje, które tam są opisane, są mocno inspirowane anegdotami, których ja słuchałam całe życie. Na czym w zasadzie całe dzieciństwo, ale teraz do tej pory tak się zdarza się przypominać jakieś
takie, my to nazywamy opowieści kombatanckie, ale przypominają mi się różne historie i te historie spisałam. To miała być w ogóle inna książka. Kiedy rozmawiałyśmy, skończyłam ten cykl po sąsiedzku, byłam zmęczona, chciałam, absolutnie nie chciałam pisać niczego, co będzie miało więcej niż jeden tom. Rozmawiałyśmy wtedy z panią Anią Daniengowską z wydawnictwa Pruszyński i ona tak mówi, no to poszukaj czegoś takiego w swoich doświadczeniach, takie coś realistycznego, to małe miasteczko jest fajne i szukaj. No i ja tak szukałam i ciągle nie mogłam znaleźć, a potem na warsztatach scenariuszowych rozmawiałam z pewnym scenarzystą i on właśnie pyta, co byś chciała napisać, nad czym teraz pracujesz. I ja tak naprawdę spontanicznie przyszło mi to do głowy, mówię, że wiesz co, piszę książkę o kobietach ze środowiska wojskowego. No super, super temat. Ja tak, no super temat. No ale nie mogłam. Ja chyba 30 razy zaczynałam tą książkę. Ja wywalałam wszystko, co napisałam, bo mi się to nie podobało. Aż doszłam do takiego momentu, że opisałam scenę, w której Karol z Pawłem się spotykają. Ona jest tam wcale nie tak na początku, ale jest to jedna z pierwszych scen, kiedy oni się spotykają. I nagle zdałam sobie sprawę z tego, że ta książka mi nie idzie, bo te kobiety, one są tak z boku wszystkiego. To tak naprawdę, jak się chce pisać o wojsku, to trzeba pisać o mężczyznach. W związku z tym to moje zaklinanie się, że o nie, ja nigdy nie napiszę książki, której bohaterami są mężczyźni, to jakby skończyło się na tym, jak to mówią, zarzekała się żaba błota. No i powstała Pójdę do jedynej. Mój tato bardzo mocno i nie tylko on, zresztą moi znajomi tutaj z jednostki wesołej, czy z jednostki w Warszawie opowiadali mi dużo różnych rzeczy, które wykorzystałam w książce. Mam bardzo duży sentyment do niej. Ona jest taka no, mocno lubańska. Tak, no, ten Lubań to tam już widać dokładnie. Mocno autentyczna. Niektórzy czytając przypominają sobie historie, które ich dotyczyły. Tak, które były prawdziwe. Czytelnicy często jak rozmawiam na spotkaniach autorskich, to na przykład nie wierzą w dowcip z telewizorem, znaczy z rosyjskim generałem. Przepraszam, z radzieckim generałem. Więc, że to jest niewiarygodne i to wymyśliłam, nie. Byli tacy, co ten dowcip zrobili, skutecznie przeprowadzili, także wiele innych, mówię, czytelnicy, których te anegdoty dotyczą, oni się tam z całą pewnością rozpoznają i przypomną sobie pewne wydarzenia z własnego życia. Następną książkę muszę wiedzieć, co jest zupełnie już inna, bo tutaj główną rolę grają kobiety i to tak. Pokolenia, prawda? Tu widzimy trzy pokolenia. Trzy pokolenia. Czy możesz coś bliżej powiedzieć? Tak, bardzo chętnie. No, bardzo lubię tą powieść. Pomysł na nią wziął się, można powiedzieć, od końca. Dlatego, że generalnie na początku jest pomysł jakiejś fabuły, zarys, który ja rozpinam na strukturze scenariuszowej. I takie te wszystkie rzeczy, które na przykład retrospekcje, co będzie w retrospekcji, co będzie pokazane od razu, co będzie w fabule, co będzie poza nią. Gdzieś tam to się dzieje, jak już jest pomysł. Natomiast muszę wiedzieć, powstało odwrotnie. Jest taki schemat scenariuszowy, to się nazywa studium przypadku. On w jednym z najważniejszych realizacji jest Obywatel Kane Orsona Wellesa. Bardzo fajny film. I mnie się bardzo podoba ten zabieg, gdzie główny bohater jest nieznany. Tak? Przez cały czas pokazywany jest oczami innych osób. I ja postanowiłam napisać książkę, która będzie oparta na tym scenariuszowym schemacie. No i myślałam, długo myślałam. W końcu wpadłam właśnie na pomysł, żeby tak zrobić, żeby połączyć trzy pokolenia kobiet, tą jedną, której one nie znają, którą czytelnik poznaje,
o której one w zasadzie przez cały czas nic nie wiedzą. To była ciężka praca, dlatego że trzeba było tam bardzo mocno pilnować wszystkiego, żeby to się zazębiało, te historie z teraźniejszości, z przeszłości, żeby to wszystko grało. Natomiast bardzo dużo przyjemności sprawiła mi praca nad tą książką. Taka jest mocno zaskakująca. No, bardzo, powiedziałabym. I jest zupełnie inna, tak jak jest inna. Nie mam jej, bo oczywiście w wypożyczeniu, weź głęboki wdech. Ja zawsze mówię oddech, to bardzo przepraszam. Tak, tutaj już jest, powiem Ci, Kasiu, że bardzo mnie zaskoczyłaś tą książką, bardzo. Nie wiem, czy inni też tak odbierają, ale po prostu zamknęłam ją i mówię, Boże, no to mnie Kasia znowu zaskoczyła tematyką po prostu i też, że tam to może dlatego, że wszystko ta znaleźć. W większości powstawała w szpitalu. O, proszę. Musiałaś kogoś zamordować jednym słowem? Tak, tak. Musiałam kogoś zamordować. To wtedy wychodził Spadek i Spadek zresztą dostał dedykację dla lekarzy ze szpitala w Zamościu, do którego trafiłam z bardzo ostrą żółtaczką. I no cóż, przeleżałam swoje, a w szpitalu człowiek się nudzi. W związku z tym potrzebowałam jakiejś takiej odskoczni i myślenia o czymś zupełnie innym. Nawet nie wiedziałam, że to takie Tak, miałam takie perypetie. I w związku z tym właśnie leżąc sobie, zresztą bardzo miałam taką przyjemną salę, bo ona była pojedyncza, z widokiem na osiedle przy ulicy Słonecznej w Zamościu. Tak pięknie słońce zachodziło. To było takie, jakby się patrzeć. Ta sytuacja była bardzo zła dla mnie z punktu widzenia takiego zdrowotnościowego. Dla lekarzy również, którzy nie bardzo wiedzieli, co ze mną zrobić, ale tak takie było przyjemne. Ja tak nie czekałam na te zachody słońca, patrzyłam, jak to słońce tam złoci wszystko. Jakby nie w kontekst, to można powiedzieć, jak w jakimś spa było. Ale siedziałam całe dnie w związku z tym, co mogłam robić. No pisałam, więc pisałam, ale potrzebowałam książki, która jest zupełnie na takim kontraście z tym, co się dzieje. W związku z tym właśnie Michalina i weź głęboki wdech. Tak. Jeszcze została nam książka ostatnia, Magiczna podróż. Kasi, możesz pokazać? Jasne. Nie mam. A z nią będzie tu, o. Tak, ale nawet tak, widać, widać. No i tutaj to jest zupełnie też, jak zwykle nasz Kasia zaskakuje. bo to jest taka świąteczna książka, świąteczna, prawda? Czy to temat był jakiś narzucony, czy miałaś akurat taki nastrój, że postanowiłaś? Nie, chodziło o to, że znaczy jest moda na książki świąteczne. W okresie, zresztą jest też moda na filmy, dekoracje, tak, różne rzeczy tak, związane tak. Ze świętami Bożego Narodzenia. W zeszłym roku, ojej, ta książka wyszła w grudniu, nie. Książka wyszła w październiku, nie pamiętam, jakoś tak końcówka roku chyba, może początek. Zgłosiło się do mnie wydawnictwo Świat Książki z takim pytaniem, czy ja nie napisałabym książki świątecznej. Dla nich, dlatego że oni mają pomysł, tak wszystkie wydawnictwa w tej chwili wydają książki świąteczne, żeby właśnie wydać. W zasadzie chyba wyszły 4 tytuły u nich książek świątecznych. Między innymi moja, no i tak widziałam, czemu nie, spróbujemy. Natomiast ja bardzo nie chciałam, żeby to była taka cukrowa i lukrowa powieść. Ona co prawda ma szczęśliwe dla wszystkich zakończenie, natomiast nie chciałam, żeby była taka od początku ociekająca cukrem i wanilią i pachnąca pierniczkami. W związku z tym te moje bohaterki takie są trochę przez życie pobijane. Trochę
nie lubiące tych świąt, zwłaszcza Alicja, która ma smutne przeżycia związane ze śmiercią matki. Beata, która jest mocno pogubiona w życiu i nie bardzo wie, co ma robić. No i pomyślałam, że takie właśnie trzy bardzo różne kobiety z bardzo różnymi doświadczeniami zapakuję do jednego samochodu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i wyszło. One były takie od razu, właśnie to były ten typ bohaterek, które od razu mają swój charakter, swoje zdanie. Także w zasadzie ja tylko spisywałam to, co tam Małgorzata z Beatą, jak się kłóciły i spierały przez cały czas, bardzo to przyjemnie mi się pracowało, bardzo, bardzo fajnie. Ja sobie właśnie zdaję sprawę z tego, że mówię o tych bohaterach, jakby oni byli z tej kości, że przyjemnie mi się z nimi pracowało. Tak. Ale to tak trochę jest, że my jesteśmy pewnego rodzaju pisarze, pewnego rodzaju medium, tak? Do nas przychodzą twory z fantazji, ale one mają swoje życie, swoje jakieś wspomnienia, swoje traumy, swoje radości. Oni proszą nas, żeby to wyciągnąć na światło tak. dzienne. Tak, tak trochę to jest. Ktoś mi mówił, już nie pamiętam, który autor, ale mówił, że jak pisze książki, to te postacie cały czas miał w głowie, czy cokolwiek innego by robił, to i tak te postacie tak jakby żyły. Zamyka książkę i postaci nie ma. Kończy książkę, postaci nie ma. U ciebie jest tak samo? Czy dalej żyją? Może też? Troszeczkę, tak, troszeczkę jest tak, że ja mam wrażenie, że każdy pisarz ma z tyłu głowy taki pokój, w którym mu się tam to przedstawienie odbywa. Ale w momencie pisania książki jest bardzo często tak, że w zasadzie ciężko jest te głosy z tego pokoju z tyłu wyłączyć. Mnie się czasami na przykład jest tak, że jak pracuję nad książką, to mi się śni dalszy ciąg. Nawet we śnie nie dają mi spokoju, tylko właśnie przez cały czas dobijają się, żeby ich tam opisywać, żeby coś się działo, tak bym słuchała, co oni mają do powiedzenia, żebym to życie ich opisywała. Także czasami tak właśnie jest, że przy tych lekkich książkach to jest nawet przyjemne, ale przy tych cięższych to człowiek się budzi już zmęczony jakimiś takimi traumatycznymi przeżyciami. Także no ma to wpływ. I faktycznie jest tak, że znaczy jeszcze po zakończeniu książki to we mnie ona żyje. To zwykle 3 miesiące i to jest taki czas między jedną a drugą książką, kiedy jej piszę, bo ciągle słyszę tych bohaterów, oni ciągle gdzieś tam przychodzi mi do głowy, że ojej, a tam w 3 rozdziale to ja źle napisałam i tam jest błąd i to trzeba poprawić. Albo to zdanie, to w dialogu to dużo lepiej będzie brzmiało jakoś tam inaczej, więc to jest ten czas takiego mojego ciągle rozstawania się z tekstem. Ale tak po 3 miesiącach to następuje całkowite zapomnienie, zerwanie więzów. W zasadzie jak w momencie, kiedy książka wychodzi z drugiej, trafia do czytelnika, to jestem w zupełnie innym momencie. Czasami pytam jakieś konkretne pytania o fabułę i mi jest trudno na nie odpowiedzieć, bo już nie pamiętam. Ale czasami właśnie też widzę, że czytelnicy znają moje książki lepiej niż ja je znam, bo po jakimś czasie no ja nie czytam ich ciągle. Także gdzieś tam po etapie redakcji to jest ostatni moment, kiedy mam, chyba pójdę do jedynej. To była książka, którą czytałam na etapie już składu, dlatego że ja się bardzo bałam, że nam, zresztą pani redaktor moja też, że nam korekta pozmienia pewne ten sposób mówienia żołnierzy. Że, no bo nie mówi się na biurze przepustek, mówi się w biurze przepustek poprawnie. Natomiast nie słyszałam wojskowego, który powiedział w biurze przepustek. Tak? Więc gdzieś tam pilnowałyśmy te gwarowe, tak no, żargonowe wypowiedzi zostały takie, jak były i mówię, to już po wszystkich korektach czytałam tą książkę jeszcze na etapie składu, czyli tu przed wydaniem, natomiast pozostałe no to redakcja, czyli gdzieś tak 3 miesiące przed tym, jak książka trafia do księgarni. To jest mój ostatni kontakt z książką i potem wydane i nie czytam. Bo to straszne jest potem, jak na ogół jest tak, że znajduje błędy. Tylko otworzę, jak to każdy, tak. Jak każdy, jak ktoś pisze. Więc to jakby to się wydaje, że w zasadzie
przy tylu takim, bo czytam to ja, czyta mój mąż, czytają czytelniczki takie beta, czyli te, które przed wydaniem książki, przed wysłaniem jej do wydawcy, jak to, żeby przeczytały, żeby wyłapały jeszcze jakieś rzeczy, na które ja nie zwróciłam uwagi, bo to ten tekst w pewnym momencie umiemy go na pamięć, więc trudno jest zauważyć jakieś błędy. Czytają moje przyjaciółki najczęściej i one fajne są przyjaciółki, bo one zawsze mają mnóstwo uwag krytycznych, więc ja to sobie bardzo cenię. No potem czyta redaktorka, redakcje są dwie, potem jest korekta, a potem czytelniczki mi piszą, pani Kasiu, ale tu na tej stronie jest błąd. I, no kurczę, jak to się stało? Albo otwieram sama i znajduję, ojej. Ale zdarza się to często, często czytelnicy właśnie mówią, że we wszystkich książkach coś tam odnajdują, no i chwalą się tym, że coś tam znaleźli, prawda? Ale to mówię, że to często się zdarza w książkach. Tak, no jesteśmy, ale ja tak kiedyś rozmawiałam z moim mężem, mówię, wiesz, w starych książkach to tak nie było, to było tak porządnie. No to przeczytaj sobie jakąś starą książkę. Tak. Faktycznie tam też były błędy, także oczywiście. To nie jest tak, że nasz proces wydawniczy w tej chwili jest jakiś bardziej niedbały. Nie, no po prostu to się zdarza, no to jest tekst, to nie jest jedno czy dwa zdania, tak. To są 300, 400 stron, w których, tak sprawdzam mniej więcej, 300-400 stron książki, czasem 500, czasem 600, tak, niektórzy pisarze idą w tysiące i tak tyle tekstu to tak naprawdę nie jest w stanie człowiek sprawdzić każdego zdania, każdego słowa, każdego przecinka, w związku zdarzają się przecinki. Kasiu, a powiedz mi tak już kończąc troszeczkę pomału, czym jest dla Ciebie pisanie? Czym jest pisanie dla Kasi Buliczka? O, pisanie jest dla mnie bardzo ważne. Jakbym miała tak spersonalizować, to powiedziałabym, że pisanie jest moim przyjacielem. Bo to jest tak, no w pewien sposób uczyniłam z tego zajęcia swój zawód wykonywany. Natomiast nawet gdybym była taka sytuacja, że musiałabym, nie no, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której musiałabym przestać pisać. To zdecydowanie nie. Nie wyobrażam sobie życia bez pisania. Prowadzę warsztaty dla młodzieży, czasami dla dorosłych, zachęcając do pisania, bo mi się wydaje, że to jest bardzo dobry sposób na radzenie sobie z życiem. Wszelkie nieprzyjemne sytuacje, jakieś takie... Ja nie chcę nadużywać słowa trauma, no bo to, że ktoś był dla nas niemiły w kolejce w sklepie, to nie jest traumatyczne przeżycie, ale gdzieś tam nam to jest taki kamyk w bucie, tak? W jaki sposób nam to doskwiera i chcielibyśmy się tego pozbyć. I pisanie nam bardzo to ułatwia. Bo jesteśmy w stanie te emocje przepracować, wyrzucić. Forma terapii może. Tak, to jest forma terapii, takiej autoterapii. Zresztą popularna, bo przecież w psychiatrii obecnie często zaleca się pisanie różnego rodzaju pamiętników. Ja pamiętam z czasów dziecięcych, że na jakieś konflikty w szkole, to nauczyciele mi często radzili, to napiszcie do siebie listy, a potem te listy wyrzućcie, nie czytajcie nawzajem, żeby nie eskalować, ale te pretensje napisz, tak, wypisz się z tego. I tak to jest, że pisanie właśnie bardzo dobrze pomaga poradzić sobie z tym wszystkim, co nas boli, doskwiera, dokucza, uporządkować myśli, uporządkować samego siebie, poznać siebie, tak, bo no tak jak przy czytaniu książek, nie mamy w życiu możliwości znaleźć się we wszystkich sytuacjach. Pewne rzeczy minęły, nigdy już nie doświadczymy, miejmy nadzieję, na przykład takie rzeczy jak wojna, tak, czy komunizm w Polsce. Trudno nam sobie, zwłaszcza temu młodemu pokoleniu, wyobrazić pewne rzeczy, a w książce to odnajdujemy ze wszystkimi emocjami, z opisami, tak, i jesteśmy w stanie zobaczyć, jak było, przeżyć, ustosunkować się, zrobić sobie swoje zdanie. I tak samo z pisaniem, kiedy gdzieś tam opisujemy jakąś sytuację, człowieka w sytuacji, nagle musimy go zrozumieć, tak? Co czuje matka porzucająca swoje dziecko?
co czuje mężczyzna odchodzący od kobiety, co czuje kobieta porzucana przez mężczyznę. Stajemy w czyichś butach, tak, w tej sytuacji. Żyjemy czyimś życiem po prostu. Tak, i żyjemy czyimś życiem przez chwilę. Często jest tak, że na przykład szczęśliwsi wracamy do swojego życia. Tak? Często podejmujemy, często zaczynamy widzieć swoje życie z innej perspektywy i możemy powiedzieć, to jest złe, tak? Ja muszę to zmienić, bo to mnie nie uszczęśliwia. I to też jest takie, moim zdaniem, bardzo dobre, bardzo pozytywne. Bo książki mają dla nas taki wpływ i pisanie też ma mimo taki wpływ, tak? W momencie, kiedy coś jest napisane, to jakby zostaje udokumentowane. Dobrym sposobem, który ja radzę, jak na przykład prowadzę warsztaty, widzę, że a ja nie mam tam cierpliwości, zapominam, co się, to weź sobie w kalendarzu, napisz, tak? Dzisiaj piszę 13 zdań mojej książki. I jeżeli to będzie, to już masz jakąś deklarację i już czujesz się zobowiązany do zrobienia tego. I to tak samo jest właśnie z to pisanie, to też udokumentowuje, tak status nadaje temu, co piszemy. Także no, ja sobie nie wyobrażam siebie bez pisania, to była jest taka część mnie od zawsze. A jakie rady udzieliłabyś początkującym pisarzom? No przede wszystkim, żeby pisać. Żeby pisać. To jest tak, zawsze jak prowadzę warsztaty, z dziećmi jest łatwiej i z młodzieżą. W ogóle bardzo są kreatywni, bardzo chcą pisać. Bardzo dla mnie spotkania, zwłaszcza z młodzieżą. Przepraszam wszystkich dorosłych, którzy byli na moich warsztatach czy spotkaniach, za to powiem, ale młodzież jest naprawdę super, jeśli chodzi o pisanie. To jest chyba najlepszy moment. Młodzi ludzie nie mają ograniczeń, mają wyobraźnię, nie boją się. To naprawdę to, co ja odczytuję, tak, to, co ja słyszę od młodych ludzi na warsztatach pisarskich, to zawsze budzi moje takie wielkie wow. Natomiast dorośli przychodzą już z całą masą hamulców, nie wypada. A jak tutaj moja bohaterka zdradzi męża, to co mój mąż o mnie pomyśli? Tak gdzieś tam cały czas dużo blokad, dużo takiego uważania, tak, wpisywanie już odbiorców w tekst, zanim ten tekst powstanie. Także to, ale generalnie zawsze mówię, że no, nie ma takiej możliwości, żebym ja napisała książkę za kogokolwiek. I żadne moje rady nie pomogą, jeżeli się nie spróbuje. No, najłatwiejszą metodą to jest po prostu wziąć zeszyt, długopis i zacząć pisać. Co z tego wyniknie? No, nie wiadomo. W moim wypadku zaczęło się od takiego impulsywnego pisania, skończyło się na karierze zawodowej, tak to nazwijmy. I jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Są osoby, które znam, tak, mam takich przyjaciółki, znajomych, którzy mieli potrzebę napisania tylko jednej książki. Gdzieś tam to był taki coś w życiu, z czym chcieli się w jakiś sposób rozprawić, napisali i nie czują potrzeby pisać dalej. Tak gdzieś tam się to w nich skończyło, zaspokojona została potrzeba pisania. U mnie nie, ja ciągle jakby mam mnóstwo pomysłów i ciągle piszę, dużo piszę. Natomiast to, co radzę, to pisać. I ja uważam, że tak jak człowiek wykształcony stoi na takich dwóch silnych nogach. Jedną jest oczytanie, drugą jest pisanie. W dzisiejszych czasach mocno w pewien sposób odeszliśmy od pewnych tradycyjnych form pisania, bo nie piszemy listów, nie piszemy podań, całych tych urzędniczych rzeczy. Tak? Gdzieś tam to wszystko zostało zastąpione przez elektroniczne formy. Ale jednocześnie ciągle czujemy potrzebę wypisywania się, tak? Wchodzimy na Facebooka i piszemy posty, piszemy komentarze, odnosimy się do sytuacji, czytamy na portalach jakieś wiadomości i od razu czujemy potrzebę ustosunkowania się do tego, tak? Czyli mamy potrzebę pisania i ona powinna być realizowana jak najbardziej. Czyli uważasz, że każdy może spróbować? Bo każdy powinien spróbować. Co z tego wyjdzie, no to już nie wiadomo, tak? Ale tak, ale uważam, że każdy powinien spróbować pisać. Znaczy, uważam, że każdy powinien pisać.
że to, że u nas nie zachęca się ludzi do pisania dzienników, pamiętników, spisywania wspomnień, to bardzo duża szkoda, bo cała masa doświadczeń społecznych odejdzie nieudokumentowana. Jak pracowałam nad meandrami miłości, to byłam zachwycona tym, ile z tamtego czasu jest dokumentów piśmienniczych. Książki z przepisami z dworów, pamiętniki, poradniki, cała masa właśnie takiej dworkowej literatury, gdzie pan szlachcic każdego dnia przychodził i pisał, co się działo. Tak? I to była niesamowita kopalnia wiedzy. A dzisiaj nie piszemy już na przykład wspomnień, pamiętników, nie opisujemy swoich domów, doświadczeń, przepisów kulinarnych. Gdzieś tam się nam wydaje, że to wszystko jest w przestrzeni, ale to odchodzi z nami i to szkoda, zwłaszcza tych osobistych, unikatowych wspomnień. Też tak właśnie uważam, że za mało piszemy, za mało spisujemy. Pamiętam, że kiedyś, nie wiem jak u ciebie, ale każda z dziewczynek miała pamiętnik, w którym pisała codziennie coś tam. To były może banały takie, ale zawsze po iluś tam latach te pamiętniczki były gdzieś tam na półeczce i było spisane całe swoje tam jakieś wydarzenia, całe swoje niewielkie jakieś tam osiągnięcia czy jakieś przykrości. I myślę, że tego właśnie brakuje, że nie uczymy dzieci od małego, że warto chociaż 2-3 zdania napisać, co się w tym dniu stało. Tak, ja uważam, że powinno być, tak jak powinno być kształcone w szkołach czytanie nawykowe, czyli dzieci powinny przychodzić do szkoły i mieć obowiązek tam czytania przez pół godziny książki, żeby wychodziły ze szkoły z takim poczuciem, że to, co jest w ciągu dnia, tak jak jemy śniadanie, jemy obiad, bierzemy prysznic. Tak samo spędzamy pół godziny z książką. Tak również, że dzieci powinny być uczone pisania. I to powinno być pisanie właśnie, niech to będzie pamiętnik, jeżeli nie ma wyobraźni, żeby coś wymyślić albo nie chce, to niech pisze, co w tym dniu robił, ale niech będzie jedna strona, pół strony, ale codziennie. To jest niesamowite, dlatego że to uporządkowuje nasze myślenie, pozwala kształtować myśli, potem wypowiedzi takiej osoby są spójniejsze. Jak obserwuje się dzisiejszych nastolatków, to zwróćmy uwagę, oni mają problem z formułowaniem długich zdań, długich myśli. W ogóle ze sformułowaniem swoich myśli, a to wynika z tego, że nie robią tego na co dzień, więc jeżeli przychodzi do wypowiedzi, mamy 3-4 zdania i na tym się kończy. Natomiast no, powinna być taka umiejętność ciągłego mówienia, czy ciągłego pisania, czy formułowania swoich myśli, również u młodych ludzi. Kasiu, pomału będziemy kończyć. Powiedz nam jeszcze, kiedy możemy się spodziewać nowej twojej powieści? Może już tytuł nam zdradzisz, albo coś takiego, żebyś nas zachęcił. Mogę zdradzić tytuł. Tytuł to będzie Skrawek Pola. Ja widziałam już okładkę i jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Natomiast no, książka troszeczkę to, co się stało, czyli pandemia, miała na nią wpływ na datę wydania, ponieważ została przesunięta. Ale to też dlatego, że nie chcieliśmy pokazywać jej światu w niepewnym czasie, dlatego że no, to jest bardzo ważna dla mnie książka i chciałam również mieć możliwość i promowania jej, i mówienia o niej, i pokazywania jej. W związku z tym ona ukaże się na początku przyszłego roku. Mam nadzieję, że sytuacja do tego czasu będzie na tyle unormowana, że będzie można właśnie spotykać się na bieżąco z czytelnikami tej książki. Bardzo ważna dla mnie książka. Wydaje mi się, że to w tej chwili najważniejsza. Książka, która nie skończy się na jednym tomie, bo w tej chwili pracujemy w drugim. I jak będzie dalej, no to zobaczymy, bo to też nie ma co za bardzo wybiegać w przyszłość. Natomiast w zeszłym roku dałam czytelnikom 3 powieści, więc myślę, że mają co czytać i mogą chwilę poczekać, zwłaszcza, że no, warto na tą książkę poczekać.
Tak myślę, Czekamy z niecierpliwością. ja Czekamy. również. Kasieńku, wiem, że masz niespodziankę dla naszych słuchaczy. Może Mam powiesz? niespodziankę dla czytelników biblioteki. To są moje audiobooki. One zostaną wysłane do biblioteki, do tych Państwa, którzy wyślą na mail Biblioteki w Lubaniu poprawną odpowiedź na pytanie, kto był patronem szkoły podstawowej, do której chodziłam w Lubaniu. Tak, odpowiedzi prosimy przesyłać na maila biblioteki. Link będzie podany pod filmikiem. 9 osób, które napiszą do nas poprawne odpowiedzi, dostaną prezencik od samej pani Kasi Bulicz-Kastrzak. Dziękuję Ci, Kasiu, za wywiad. Bardzo dziękuję za poświęcenie dziękuję bardzo czasu za zaproszenie. Dla nas, za odpowiedzi. No nic nie pozostaje mi innego, tylko zaprosić Państwa do biblioteki, do wypożyczenia książek Kasi. Naprawdę polecam. No i ciekawe, czym nam teraz zaskoczy Kasia w nowej książce. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.